miał na myśli ideę wielkich Chin, która ma zostać urzeczywistniona do 2049 roku. I tak to bywa w grze mocarstw, że każdy walczy o pokój, tylko inaczej go definiuje. I nie ma konsensusu co do Tajwanu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ten konsensus rozpadł się. Jakby rozwalanie tego porządku światowego, czy jego demontaż, próbuje przeprowadzić Władimir Putin, ale właściwie sam. I to jest pewnego rodzaju paradoks, więc Chiny zbiegły na wzgórze i obserwują walczące tygrysy, ale czy się na tym wzgórzu utrzymają, no to zobaczymy. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Zaczynamy od kciuków dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie na Zarys, a więc zwarliśmy szyki. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was i dziękujemy za wsparcie. Oraz last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest pan Radosław Pyfel, ekspert zajmujący się Chinami. Czołem, panie ekspercie. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa i kolejny kciuk dla historii realnej i wszystkich jej widzów. Bardzo, bardzo dziękujemy. Miło mi pana gościć znowu u nas. No to co, mamy 20. plenum spółdzielni Zenum, czyli 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Nic nie pomyliłem? Nie. Wszystko się zgadza. Dobrze, dużo się będzie działo. W ogóle dużo się dzieje na świecie. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy o Chinach, to Kijów został zaatakowany rojem dronów kamikadze z Iranu. Spodziewał się pan czegoś takiego? Wojna robotów w XXI wieku. No, myślę, że chyba wszyscy bierzemy takie rozwiązanie pod uwagę. Pewnie to nie ostatnia niespodzianka na polach bitewnych Ukrainy. No tak, tak. Tylko znowu jakimś dziwnym trafem ta super precyzyjna broń trafia w budynki mieszkalne. Widziałem dzisiaj rano płonący blok po prostu z wielkiej płyty, taki jak znam z osiedli w Warszawie. Tym bardziej myślę, będzie potrzebne to wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, o którym pan wspomniał na początku naszej rozmowy. Tak jest, tak jest. Wspieramy Zarys i przypominam Państwu, że trwa jeszcze jedna zbiórka na wsparcie dla Krzysztofa X i innych chłopaków z Legionu Międzynarodowego, którzy walczą na froncie. Wszystkie szczegóły macie pod spodem. Zbiórka osiągnęła jakieś niebotyczne sumy. Jestem bardzo zachwycony tym i Krzysztof X również, także bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I wracamy do Chin. Drogi ekspercie, czy jest Pan gotowy? Jestem gotowy, ale nie wiem, czy jestem ekspertem. To myślę, że się pewnie okaże po zakończeniu tej naszej rozmowy. Staram się być komentatorem, a czy jestem ekspertem, to są różne opinie na ten temat i ja już sam nie chciałbym tego potwierdzać, ale miło mi, że tak mnie pan przedstawił. Ach, fałszywa skromność. No dobrze, to jeszcze podziękujmy naszym widzom. Dziękujemy Państwu za oglądanie kanału Historia Realna i za wspieranie naszego kanału. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie i dzięki Wam możemy się skupić na tej pracy i to tak fajnie wszystko wygląda, że możemy robić tyle premier. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red i Zbet i moje książki. A więc mamy, tu już przechodzimy do mięsa, mamy zjazd Komunistycznej Partii Chin, wystąpił przewodniczący Xi Jinping i zapowiedział, że Chiny nie wykluczają zbrojnego zajęcia Tajwanu. To trafiło na pierwsze strony gazet. Czy to oznacza, że de facto zapowiedział trzecią wojnę światową? No myślę, że w tym momencie setki tysięcy widzów Historii Realnej poderwało się z krzeseł, kiedy usłyszeli o trzeciej wojnie światowej. To jest mocna, taka wyrazista teza. Faktycznie ta wypowiedź dotycząca Tajwanu przebiła się na czołówki światowych mediów, do światowych portali z tego dwugodzinnego wystąpienia. Czy trzecia wojna światowa? No Xi Jinping tam nie wykluczył użycia siły. To znaczy tam postawiono sprawę w ten sposób, że
kwestia Tajwanu powinna zostać rozwiązana wyłącznie między Chińczykami z obu stron ciśniny tajwańskiej. I jeżeli taki będzie scenariusz, w której będą jakieś ingerencje zewnętrzne, no to nie wykluczamy użycia siły. To oczywiście nie oznacza, że tej siły użyjemy. Tak interpretuję stanowisko Xi Jinpinga. No jest to takie typowe, powiedziałbym, zakrywanie kart w obliczu tej psychologicznej rozgrywki, jaką kontynent toczy, czy to z Tajwanem, czy w ostatnich miesiącach ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, bo to te Stany Zjednoczone są tutaj tym głównym przeciwnikiem strategicznym i o tej wielkogeopolitycznej rywalizacji jeszcze porozmawiamy, ale uwaga, dlaczego Xi Jinping użył w kontekście Tajwanu porównania z Hongkongiem? No myślę, że miał na myśli ideę wielkich Chin, która ma zostać urzeczywistniona do 2049 roku i ma polegać na zjednoczeniu wszystkich ziem chińskich, włącznie z Hongkongiem i Makao, co zresztą już można powiedzieć, że nastąpiło, bo to jest kilkudziesięcioletni okres przejściowy i Hongkong powraca w 2047 roku. Pamiętamy, przynajmniej może część widzów pamięta 1997 rok, kiedy Hongkong przechodził od Brytyjczyków pod zwierzchnictwo chińskie. On ma oczywiście pewnego rodzaju autonomię, która będzie obowiązywać do 2047 roku. No, trwa oczywiście dyskusja, jak ta autonomia powinna wyglądać. Widzieliśmy protesty. Teraz ta autonomia została uszczuplona w ostatnich latach. Mamy również Makao i ona powróci w 2049 roku. No i mamy kwestię Tajwanu i ta kwestia nie jest rozstrzygnięta. Nie ma tutaj ustaleń ani żadnych dotyczących tego, kiedy ten Tajwan miałby powrócić do Chin, czy stać się częścią HRL. Te dyskusje już trwają od kilkudziesięciu lat i myślę, że Xi Jinping traktuje tutaj Hongkong i Tajwan jako element tej polityki wielkich Chin, która jest bardzo ważna jako element kultury politycznej na kontynencie i to też pokazuje, jakie są relacje Chin ze światem zewnętrznym? Bo może zaskoczę pana i wszystkich widzów, ale nazwa żadnego państwa nie padła w czasie tego przemówienia. Nie wspomniano ani o Ukrainie, o której my tutaj mówiliśmy na początku, ani o Rosji, ani nawet o Stanach Zjednoczonych. Mówiono tylko o ingerencji trzecich stron jakby, czy innych sił, ingerencji nie Chińczyków, ale nie wspomniano, nie wymieniono z nazwy żadnego innego kraju, tylko wspominano właśnie o Tajwanie, Hongkongu, Chinach, co pokazuje, że to przemówienie było skierowane do funkcjonariuszy partyjnych i było skierowane do wewnątrz, że Chiny są, zresztą to akurat nie jest nową w tej cywilizacji, skupione są głównie na sobie samych, a nie na świecie zewnętrznym. No tak, ale świat zewnętrzny też ma coś do powiedzenia na temat przynajmniej Tajwanu, no bo tylko w ostatnich dniach, przygotowując się do tego programu, wynotowałem sobie kilka co najmniej amerykańskich, powiedziałbym, grożenia paluszkiem Chińczykom właśnie w kontekście Tajwanu. No to co, to chyba nie jest tylko wewnętrzna sprawa Chin, że sobie przewodniczący Xi da dekret, włączą Tajwan i po sprawie. No to dlatego pytałem o tą trzecią wojnę światową, bo Amerykanie grożą, że zbrojnie wystąpią w obronie wyspy. No przede wszystkim władze wyspy, tak, które w Pekinie oczywiście nie są uznawane, a i z którymi nie ma dobrej chemii, bo teraz jest to partia proniepodległościowa, w przeciwieństwie chociażby do Kuomintangu, czyli partii potomków tych Chińczyków, którzy zbiegli z kontynentu i którzy uważają, że istnieje, uznają jakby ideę jednych Chin, tylko nie ma konsensusu co do tego, kto jest jej przedstawicielem. Czy zbiegli na Tajwan przedstawiciele Kuomintangu, czy też komuniści, którzy pozostali na kontynencie, to z nimi chemia była lepsza. Natomiast teraz władze na Tajwanie sprawują zwolennicy niepodległości, którzy tak można powiedzieć, że odcinają się od idei jednych Chin i mówią, że Tajwan to Tajwan, a Chiny to Chiny. I oni wydali oświadczenie, w którym powiedzieli, że są skłonni do rozmów oczywiście, a rozwiązanie siłowe to nie jest żadna opcja dla przedstawicieli obu stron ciśniny. Co do Stanów Zjednoczonych, to mamy ciekawą sytuację, bo tu też jest ciekawa rozgrywka dyplomatyczna, jak to się nazywa, strategic ambiguity, czyli strategiczna niejasność. Wychodzi
co jakiś czas prezydent Joe Biden i odpowiada twierdząco na pytania, że będziemy używać siły w obronie Tajwanu. I on zawsze zadaje mu to pytanie jakiś dziennikarz i on mówi yes. Po czym dementuje to z kolei biuro prasowe Białego Domu i tak naprawdę do końca nie wiadomo, co miał na myśli Joe Biden, jakie jest oficjalne stanowisko, bo tam zawsze jest dementi i to stanowisko można powiedzieć, że jest niejasne. No co powoduje, że pewnie w Pekinie nie do końca wiedzą, jak Stany Zjednoczone zareagują, ale moim zdaniem zareagowałyby zdecydowanie, dlatego że gdyby do czegokolwiek doszło, no to musiałyby bronić jakby swojej hegemonii, musiałyby bronić, też dać jasny, wyraźny sygnał innym krajom w Azji, że Stany Zjednoczone takim gwarantem bezpieczeństwa w regionie pozostają, więc co do tego to raczej tutaj nie miałbym wątpliwości. Natomiast tak to bywa w grze mocarstw, że każdy walczy o pokój, tylko inaczej go definiuje. I nie ma konsensusu co do Tajwanu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ten konsensus rozpadł się, myślę, że wraz z wizytą Nancy Pelosi na Tajwanie. To znaczy Amerykanie uważają, że możemy bezpośrednio rozmawiać sobie z władzami wyspy, teraz będą negocjacje handlowe odnośnie układu handlowego Tajwan-Waszyngton, a Chińczycy uważają, że jest umowa, która obowiązuje między nimi, tutaj pewnie pan jako historyk i wielu naszych widzów się tym zainteresuje, że to jest konsens zawarty w warszawskich łazienkach. Od lat 60. o tym rozmawiano, to była potem wizyta, słynna wizyta Henry'ego Kissingera w Chinach, Richarda Nixona, przepraszam, i chodziło o uznanie zasady jednych Chin przez Stany Zjednoczone. I teraz jakoś trochę się te relacje zmieniły, no i nie ma konsensusu, jak te relacje powinny wyglądać. I to jest źródłem wielu napięć, bo kwestia Tajwanu jest no, bardzo ważna z perspektywy Pekinu i jeszcze nie raz pewnie będziemy tutaj świadkami no, na pewno emocjonalnych wypowiedzi dyplomatycznych. A czy będą to jeszcze ćwiczenia, jakieś symulacje blokady jak w ostatnich tygodniach, czy jeszcze to przejdzie na wyższy poziom eskalacji, do tego też wykluczyć nie możemy. No w każdym razie Xi Jinping zapowiada, że nie możemy wykluczyć również i użycia siły. No i na tym w etapie obecnie jesteśmy. No tak, ale zabrzmiało to dosyć groźnie, szczególnie, że no nie jest tajemnicą, że oba wielkie mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, i to chyba bardziej świat interesuje niż Tajwan, który może być tylko tą iskrą, dzielą bardzo poważne interesy, przede wszystkim gospodarcze. Jest wielka rywalizacja między tymi dwoma mocarstwami od dobrych paru lat i dosłownie na krótko przed zjazdem Amerykanie wymierzyli siarczystego policzka Chińczykom w postaci, i tu proszę pana o pomoc, bo może coś pomylę, ale zostało wprowadzone ograniczenia na Chiny związane z chipami, przewodnikami. Wydaje się, że to jest półprzewodnikami, że to jest mało ważna sprawa, ale to okazuje się, że to jest po prostu jakiś cios w samo jądro chińskiego rozwoju technologicznego. No tak, bo rzeczywiście mamy do czynienia już z otwartą rywalizacją amerykańsko-chińską i to od wielu lat, rywalizacją wielopłaszczyznową, toczoną na wielu polach, na polu handlowym, już od czasów Donalda Trumpa i tych słynnych sankcji handlowych. Joe Biden tego nie zmienił, to jakby kontynuuje ten kurs i kontynuuje tą politykę, mimo że jest reprezentantem innego ugrupowania politycznego, czy też nawet można powiedzieć, że jest reprezentantem establishmentu, w przeciwieństwie Donalda Trumpa, który był takim kandydatem ludowym, tam reprezentował Joe Hydraulika i tak dalej, to tutaj ten kurs został utrzymany. To po pierwsze, no po drugie mamy rywalizację technologiczną i tutaj mamy wypowiedź Antonego Blinkena, który powiedział, że jedynym wyzwaniem dla porządku światowego, dla porządku globalnego są Chiny i mają jedynym, które są wyzwaniem dla status quo i dla porządku globalnego i które mają zdolności, żeby je zmienić w czterech wymiarach: dyplomatycznym, militarnym, gospodarczym i technologicznym. I trwa również ta rywalizacja technologiczna, a clue tej rywalizacji są półprzewodniki, bo bez tych półprzewodników no właściwie nie jesteśmy w stanie produkować elektroniki. I teraz pytanie, czy Chiny, no, które już powoli, tak można się domyślać z przemówienia Xi Jinpinga, uznają, że one mogą być samowystarczalne, że one mogą rozsiąść się tam na wzgórzu i obserwować, co się będzie działo na polach bitewnych Ukrainy. Jedyne, co ich drażni, no to ta kwestia Tajwanu, które uznają za swoje dominium, ale tutaj im jakby mieszają szyki czy psują sytuację Amerykanie.
Czy Chiny są w stanie te półprzewodniki produkować sami albo nabyć je z innych części świata? No i to jest też elementem tej całej rywalizacji. No i tu znowu wraca Tajwan, który tak się składa, że jest największym na świecie, zdecydowanie największą część rynku światowego półprzewodników kontroluje. To tam na wyspie są one wytwarzane przez tajwańską firmę TCML. No i to jeszcze znowu musimy na ten Tajwan wrócić. No to dodaje pikanterii całej tej rywalizacji. To myślę, że nie wiem, może za 5 lat się spotkamy w historii realnej i wtedy będzie już wiadomo, czy Chiny stworzyły własny ekosystem produkcji tych półprzewodników. Do tego zadania Xi Jinping wydelegował zaufanego człowieka, bo swojego kolegę szkolnego ze szkoły w Pekinie. To była szkoła dla elit partyjnych, wicepremier Liu He. Potem była rewolucja kulturalna i oni się rozjechali w różne miejsca. Xi Jinping przez kilka lat mieszkał w jaskini i w ramach reedukacji wykonywał przez kilka lat ciężką fizyczną pracę, ale zaufanie do Liu He nadal posiada bardzo duże. I jego wydelegował do tego zadania stworzenia chińskich półprzewodników. No i jak to się potoczy dalej, to zobaczymy. No Amerykanie oczywiście odcinają Chiny, określają ich jako swojego największego strategicznego rywala, no i odcinają ich od tych technologii. Jaki będzie wynik tej rywalizacji na polu technologicznym, to będziemy obserwować w najbliższych latach, miesiącach, latach i będziemy się o tym przekonywać, będziemy tego obserwatorami. No tak, ale mamy do czynienia trochę z sytuacją węża zjadającego własny ogon, no bo jeżeli Amerykanie odcinają Chińczyków od półprzewodników, a tak się składa, jak pan powiedział, że półprzewodniki są na Tajwanie, no to raczej zwiększają niebezpieczeństwo inwazji na Tajwan Chin ludowych, a nie je zmniejszają. No właśnie, no nie jestem tu specjalistą od wojskowości, a często pan z nimi rozmawia na kanale Historii Realnej, ale no nie wiem, czy najlepszą metodą przejęcia tych półprzewodników byłaby inwazja na wyspę i jej zniszczenie, bo tam, żeby tą wyspę zaatakować, no zresztą widzimy, co zrobił Putin na Ukrainie, no to chyba raczej nie jest przykład godny do naśladowania, bo jakoś nie bardzo sobie wyobrażam to zjednoczenie Ukrainy z Rosją teraz, przynajmniej przez najbliższe kilka dekad, po tym, co się stało w ostatnich miesiącach, jak bardzo ten kraj został zniszczony, zrujnowany, ile ludzi pozbawiono dachu nad głową i tak dalej. I w przypadku Tajwanu jeszcze trudniej byłoby tam podpłynąć, bo jest to wyspa w przeciwieństwie do lądu i prawdopodobnie oznaczałoby to całkowite jej zniszczenie. Pewnie włącznie z tym, z tą technologią półprzewodników, więc może lepiej użyć jakichś bardziej subtelnych metod. Może kupić to od Holendrów albo od Koreańczyków, a może i od samych Tajwańczyków, jeżeli ci zdecydują się sprzedać, albo jeszcze lepiej wymyśleć samemu bardziej dokładne czy jeszcze lepszą technologię produkcji tych półprzewodników i wydaje mi się, że to będzie bardziej prawdopodobna opcja w wykonaniu kontynentu niż tam walenie rakietami, no coś, w czym specjalizuje się, jak widzimy, Władimir Putin w ostatnich tygodniach i miesiącach. No tak, to jest raczej przykład odstraszający, no bo zakładam, że Putin chciał przejąć Kijów w 3 dni, nie udało się. I tak samo mogłoby się nie udać Chińczykom, a wtedy to już rzeczywiście zaczęłoby się wielka demolka, tak jak to ma miejsce teraz niestety na Ukrainie. No dobrze, czyli jak rozumiem, ta gigantyczna rywalizacja, bo uwaga, tak na marginesie chcę panu powiedzieć, że gdyby słuchał pana Władimir Putin, to by się trochę zdenerwował, mam wrażenie. Wie pan dlaczego? Ale właśnie, moje wypowiedzi denerwują wiele osób, nie tylko Władimira Putina. No tak, ale powiedział pan, że Amerykanie tylko Chiny uważają za mocarstwo, które może zagrozić stabilności jednobiegunowego świata i Pax Americana, co też pokazuje, i że lekceważą i Putina, i Rosję, i ta wojna na Ukrainie pokazuje, że chyba do pewnego stopnia słusznie. Natomiast w takim razie proszę powiedzieć, czy według pana ta wielka rywalizacja chińsko-amerykańska zamieni się, czy się nie zamieni w gorącą wojnę? Znaczy, myślę, że ta wojna już trwa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a to, co obserwujemy na polach bitewnych Ukrainy, to jest jakby jej element. Ale co ciekawe, to uważam, że Chiny wypchnęły troszkę Rosję do tej wojny, bo Rosja nie ma zdolności jakby obalenia hegemonii amerykańskiej, ale może ją podkopywać. Może podkopywać hegemonię dolara, może testować jakby spoistość tego sojuszu europejsko-amerykańskiego, może
rozgrywać jakieś rozbieżności między poszczególnymi krajami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi. Może organizować również świat pozaeuropejski, Indie, Bliski Wschód. Widzieliśmy ostatnio OPEC czy Arabię Saudyjską, która otwarcie odmówiła Stanom Zjednoczonym, Riad odmówił Joe Bidenowi zwiększenia tej podaży ropy na rynkach światowych, a tym samym obniżenia ceny ropy naftowej i uderzenia we Władimira Putina. I to wszystko robi Rosja na swój własny koszt i na swoje własne ryzyko. Nie Chiny, które właśnie, o których wspomniał Antony Blinken jako główne wyzwanie strategiczne dla Stanów Zjednoczonych, ale to robi Rosja na swój własny koszt i na swoje własne ryzyko, a Chiny rozsiadły się na wzgórzu i wcale tej Rosji tak nie pomagają, bo no tam oczywiście pojawiają się jakieś materiały, że tam jakiś jest dron chiński, czy że jakieś materiały z chińskimi znakami, ale nie jest to, no nie wiem, no nie możemy mówić, że to jest jakieś wsparcie zaopatrzeniowe na wielką skalę, że Chiny przekazują jakieś środki pieniężne czy materiałowe, już nie mówię o wsparciu wojskowym. Nic takiego się nie dzieje w ostatnich miesiącach. No i ten jakby rozwalanie tego porządku światowego, czy jego demontaż próbuje przeprowadzić Władimir Putin, ale właściwie sam. I to jest pewnego rodzaju paradoks, więc Chiny zbiegły na wzgórze i obserwują walczące tygrysy, ale czy się na tym wzgórzu utrzymają, no to zobaczymy. Mhm. No dobrze, czyli to, co, bo już kilku tutaj ekspertów gościło w historii realnej, no i zdania były podzielone, że albo Chińczykom jest na rękę agresja Putina na Ukrainę, inni twierdzili, że wprost przeciwnie, że są wściekli. Proszę powiedzieć, jaki jest pana pogląd i czy jaki w ogóle wyciągnąć wnioski z faktu, że na tym 20. plenum spółdzielni Zenum przewodniczący nie wspomniał o tej wojnie. No, nie wspomniał o tej wojnie, może zacznę od końca. Nie wspomniał o tej wojnie z dwóch powodów. No, po pierwsze dlatego, że to był przekaz adresowany do elit partyjnych i do całego kraju, więc tutaj skupiał się na polityce wewnętrznej i na chińskiej perspektywie. No i po drugie myślę, że z przyczyn takich kulturowych Chiny są głównie zainteresowane same sobą. Zresztą to też chyba nie dziwi w przypadku kraju, który ma ponad miliard ludności, to znaczy oni twierdzą, że albo przeprowadzą taką wizję, jaka im odpowiada i że skupiają się na sobie, że to jest najważniejsze dla nich. Znaczy najważniejsza jest polityka wewnętrzna i że jeżeli im się uda ten system ustawić tak, jak oni chcą, to tam jakaś wojna na Ukrainie czy jakieś inne wydarzenia na Pacyfiku, o których też rozmawialiśmy przy okazji naszej poprzedniej rozmowy na historii realnej, że to takiego wielkiego wpływu nie będzie miało. To my oczekujemy, że Chiny będą bardziej aktywne międzynarodowe, że one tak bardzo zależą od świata zewnętrznego. Natomiast dla nich to są sprawy no jednak drugorzędne. Najważniejsza jest polityka wewnętrzna i to po pierwsze. Ale tutaj myślę, że pytanie, które bardzo interesuje widzów historii realnej, czy ta wojna jest korzystna dla Chin, czy nie jest. I czy ja się zaliczam do obozu tych, którzy uważają, że jest korzystna, czy że jest niekorzystna. Czy ja się nie zaliczam do żadnego z tych obozów. Bo ja uważam, że sytuacja jest dynamiczna i że na początku być może, nie siedzę w głowie Xi Jinpinga i przywódców chińskich, ale uważam, że ten wariant z zajęciem Ukrainy i rozbiciem jej państwowości, zajęciem Kijowa byłby dla Chin korzystny z tego względu, że wymusiłby jeszcze większe albo bezpośrednie nawet zaangażowanie NATO, bo wówczas gdyby Ukraina upadła, gdyby został zlikwidowany ten bufor między Polską, NATO a Rosją, no to wtedy być może mielibyśmy jakieś akcje zaczepne. Być może, nie wiem, część tych działań albo hybrydowych, albo już konwencjonalnych przyniosłaby się na państwa bałtyckie. Może nawet do Polski. Teraz jest trudno to przewidywać. I to by oznaczało, że NATO miałoby dużo większy problem, dużo większy kłopot miałyby Stany Zjednoczone, bo musiałyby się bardziej zaangażować i być może nawet bezpośrednio w tej części świata. Ale zrealizował się inny scenariusz i Stany Zjednoczone doskonale sobie radzą z Rosją, czy powstrzymują Rosję. Sama Ukraina jest wspierana, Ukraina zbrojeniowo, wywiadowczo, szkoleniowo jest w stanie powstrzymywać, jak się okazuje, Rosję. I ten wariant zaangażowania USA w tej części świata właściwie no, nie wypalił. No i to z jednej strony Rosja narusza jakby podstawy globalnego ładu na tyle, na ile może, ale okazuje się, że niewiele może, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać jeszcze jesień w Europie i w Polsce. Ta cała wojna gazowa, energetyczna, jeszcze wiele tu jest innych aspektów i wiele innych szachownic tutaj stoi na tym stole, na którym ta partia jest rozgrywana.
rozgrywana. Więc no, wszystko zależy od tego, jak to się potoczy. Wydaje się, że ten najbardziej korzystny wariant z punktu widzenia Chin się nie zrealizował, więc mogą one być niezadowolone i o tym świadczą zresztą wypowiedzi Xi Jinpinga i jeden Narendry Modiego też na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie już mówili oni, żeby Władimir Putin nie eskalował dalej tej wojny, że to nie ma sensu, że tej wojny prawdopodobnie nie wierząc, że tą wojnę jest w stanie wygrać. Więc takie wypowiedzi padały ze strony i Modiego i Xi Jinpinga, który nie spotkał się z Putinem też jako pierwszym, bo spotkał się z Dżoharem Tokajewem, poleciał do Kazachstanu, to była pierwsza międzynarodowa wizyta Xi Jinpinga. Nie złożono też życzeń Władimirowi Putinowi, życzeń urodzinowych, a były to 70. urodziny tego przywódcy, o czym akurat w Polsce doskonale pamiętaliśmy. No i właśnie, no i można powiedzieć, że sytuacja jest zmienna, jest dynamiczna. I nie jestem w stanie jednoznacznie określić, nie zaliczam się w takim razie, nie zapisuję się do żadnego z tych obozów, bo jeszcze różnie może być. Gdybym dzisiaj miał powiedzieć, czyli w połowie października, 17 października roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, to powiedziałbym, że ten scenariusz dla Chin korzystny się nie zrealizował i że są one niezadowolone z Władimira Putina, ale jestem świadomy, że za chwilę sytuacja może się jeszcze zmienić i wtedy ta ocena byłaby inna. No tak, uśmiechnąłem się, jak pan powiedział o tym, że Chińczycy nie złożyli na 70. urodziny Putinowi życzeń, bo zdałem sobie sprawę, że Xi Jinping ma 69 lat, czyli niedługo będzie też miał 70. Jak pan myśli, Rosjanie złożą życzenia, czy zachowają się w sposób symetryczny? No to jest dobre pytanie. Z jednej strony to jest też kraj imperialny, a takie gesty jednak mają znaczenie. Z drugiej strony myślę, że jednak chyba Rosja bardziej potrzebuje teraz Chin niż Chiny Rosję, więc obstawiałbym, gdybym dzisiaj miał obstawiać, to obstawiałbym, że tak. No to by musieliby przełknąć tą gorzką żabę. I tylko taki jeszcze jeden komentarz do tego, co pan powiedział. To znaczy, no, że wszyscy zastanawiają się, gdzie mogą być Amerykanie. No i na tej samej zasadzie, z naszego punktu widzenia, z perspektywy polskich interesów, no to najlepiej byłoby, żeby było spokojnie na Pacyfiku, żeby Amerykanie tam się nie przenieśli z całym swoim potęgą i uwagą, no bo siłą rzeczy wtedy wyjdą z Europy. No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wspomniał pan o kwestii Tajwanu, gdzie tutaj jest bardzo gorąco i o tym też wspominał w czasie swojego inauguracyjnego przemówienia Xi Jinping, ale również mamy Wyspy Pacyfiku, gdzie na dobre już trwa rywalizacja o te 10 państw, o to, czyim one będą zapleczem i tam jakby próbują rozciągnąć swoje wpływy Chiny, które oferują to, co oferowały wszystkim właściwie państwom rozwijającym się, czyli budowę infrastruktury, tanie kredyty i dla części z tych państw jest to oferta atrakcyjna, na przykład dla Wysp Salomona, które odegrały istotną rolę w czasie II wojny światowej, bo toczyła się tam wielka bitwa wtedy japońsko-amerykańska o Guadalcanal, no i tam idzie dyplomacja chińska, dużo obiecuje właśnie rozbudowę infrastruktury, czy to tam stadionów, czy to właśnie jakichś dróg, mostów. No i to chodzi o to, żeby wypchnąć jakby Amerykanów z tego bezpośredniego otoczenia Chin, tak? Żeby oni zapewnili aprowizację, no to muszą też się na tych wyspach Pacyfiku w jakiś sposób zatrzymać. A tam pojawiają się teraz Chiny, no i mamy do czynienia z taką ciekawą rozgrywką w tamtej części świata. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Mamy oczywiście też Morze Południowe, chińskie. No tych zarzewi potencjalnych konfliktów jest bardzo wiele. No i nic dziwnego, no Amerykanie szykują się do tej rozgrywki z Chinami, która trwa na wielu płaszczyznach, nie tylko wojskowym, tak? Bo również i technologicznym, i gospodarczym. No obserwujemy to z uwagą, no bo będzie miało to olbrzymi wpływ także na sytuację w Polsce i na nasze życie. Właśnie. To już nie jest tak, że to jest daleko za siedmioma górami, za siedmioma morzami, tylko to wszystko jest ze sobą połączone. Natomiast zanim przejdziemy do spraw wewnętrznych, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o Chiny, mówił przewodniczący i jest o czym rozmawiać,
To jeszcze taka jedna rzecz, to znaczy on użył takiego określenia, drodzy towarzysze i towarzyszki, mamy właśnie krytyczny czas w historii naszego państwa, Chin. I ja to tak trochę zrozumiałem jakby z kontekstu wypowiedzi, że Chiny rosną, urosły do naprawdę olbrzymich rozmiarów jako gigant gospodarczy, no ale ktoś próbuje ich złapać za głowę i z powrotem zepchnąć w dół. Jak rozumiem, tym kimś jest ten nienazwany, czyli wielka potęga amerykańska. Jak to interpretować? Dobrze to interpretuję, że ten krytyczny czas w historii Chin to jest taki, że albo pójdziemy dalej w górę i pokonamy Stany Zjednoczone w taki czy inny sposób, albo zaczniemy się cofać. Tutaj znowu musimy odwołać się do chińskiej perspektywy, która jest sinocentryczna, dlatego że Chiny czy Xi Jinping właściwie z nazwy nie wymienił żadnego innego kraju. I faktycznie jest to poczucie szczególnego momentu, bo możemy powiedzieć, że 16 października 2022 roku skończyła się w Chinach epoka czy era Deng Xiaopinga. Co prawda ona w historiografii chińskiej nazywana jest okresem Deng Xiaopinga, a nie erą. To Xi Jinping mówi o swoich rządach, że to będzie nowa epoka, więc tutaj ambicje są dużo większe niż to, co zaprezentował Deng Xiaoping, ale no, w każdym razie kończy się pewien okres relacji Chin ze światem zewnętrznym, tej ich otwartości. Tak? To była bezprecedensowa w historii Chin otwartość na świat zewnętrzny i także pewne priorytety, bo w tych czasach priorytetem była gospodarka. A tutaj Xi Jinping odwołuje się bardziej do tradycji maoistowskiej, co my zauważamy na Zachodzie, że on się bardziej stylizuje na Mao, takiego ojca narodu. Przede wszystkim skupia ogromną władzę w swoich rękach. Jest potężnym władcą, dyktatorem, jakim nie było od czasów Mao, bo w czasach Deng Xiaopinga to było bardziej kolektywne przywództwo, to był bardziej taki lider wycofany, który nie lubił pomników też, nie lubił tego całego splendoru władzy. Xi Jinping bardziej przypomina Mao, ale także odwołuje się do pierwszego cesarza i tej antycznej szkoły prawa, która stawiała na trzy rzeczy. To było przede wszystkim bezpieczeństwo czy kontrola. Więc wszelka rola jakichś tych wszystkich służb mundurowych, rola armii i rola aprowizacji rolnictwa. I pamiętajmy o kontekście, bo to było starcie mocarstw, ale nie mocarstw no, takich współczesnych, tylko mocarstw ówczesnego świata chińskiego. I to państwo Qin, to państwo pierwszego cesarza, które no, może część z państwa kojarzy z tej terakotowej armii, która została uwieczniona właśnie w Xi'anie, to on tą armię tak bardzo ukochał, że tych wszystkich swoich żołnierzy i oficerów po prostu uwiecznił w tym swoim grobowcu, bo miał obsesję też nieśmiertelności. No ale to państwo wygrało czy pobiło wszystkie inne, bo ono może nie stało na najwyższym poziomie kulturalnym, czy też nie stawiało na dyplomację, nie stawiało na bogactwo, na gospodarkę, ale stawiało na armię, stawiało na rolnictwo, aprowizację i stawiało na silną kontrolę. No i to państwo pokonało wszystkie inne. I teraz mam wrażenie, że Xi Jinping przechodzi w ten tryb właśnie takiego konfliktu i odwołuje się do tej tradycji właśnie zamknięcia, właśnie koncentracji, skupienia. Mówi o budowie armii światowej klasy, mówi o zaopatrzeniu dobrym czy zapewnieniu tych łańcuchów dostaw i 80 razy wymienia słowo bezpieczeństwo w swoim przemówieniu, a tylko 16 razy reformy. Tak? Bo to jest duża różnica w stosunku do 2017 roku, bo wtedy zdaje się, że tylko 50 razy mówił o bezpieczeństwie, a teraz już według różnych szacunków między 70 a 80 razy. I to jest teraz priorytet, nie gospodarka, bo znowu wszyscy, jak prześledzimy media polskie czy zachodnie, to wszyscy mówią, a że w Chinach teraz nie będzie wzrostu gospodarczego na poziomie zakładanych 5%, a Xi Jinping mówi nie, bo teraz wizją Chin będzie bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo rozumie jako zwiększenie swojej władzy, zwiększenie kontroli nad społeczeństwem w samych Chinach, no i zwiększenie jakby tutaj oddziaływania tego wojskowego, a przynajmniej odstraszania na arenie międzynarodowej, no i jeszcze ta kwestia Tajwanu, cały czas tutaj jątrząca jakby i nie dająca spokoju elitom HRL. I to jest ta nowa wizja, którą ma swoje korzenie w tradycji maoistowskiej, ale też i tradycji pierwszego cesarza, do którego zresztą Mao się również odwoływa. Dobrze, to teraz chciałbym zapytać o tą całą stylistykę tego zjazdu, bo na pewno pan widział to coś nieprawdopodobnego, jakbyśmy się przenieśli w czasie. Wielki sierp i młot na ścianie, z boku jakieś niesamowite sztandary czerwone, sala nabita,
I takie jest, mam takie pytanie. No właśnie wielu wskazuje komentatorów, że Chiny pójdą po tym zjeździe w stronę totalitaryzmu, ale chciałem zapytać, czy w ogóle w Chinach jest jeszcze cały czas komunizm? No myślę, że o właśnie bardzo dobrze, że zadał pan to pytanie, bo właśnie Xi Jinping i jakby te elity władzy skupione wokół niego uważały, że w Chinach już nie ma komunizmu i należy go przywrócić. Że Deng Xiaoping kroczył drogą kapitalistyczną, co zresztą tak mówił o nim Mao Zedong i to chyba w dużej mierze było prawdą, i stworzył państwo burżuazyjne z retoryką czy symbolami komunistycznymi. Że tak naprawdę co decydowało o pozycji społecznej w Chinach? No decydowały pieniądze, majątek, tak? Że właśnie no, gdzie ten komunizm w tym państwie się przejawiał w ostatnich 40 latach właśnie otwarcia Chin czy też tych Chin takich kapitalistycznych na wzór Denga. I teraz duża część tych ludzi, tych elit właśnie HRL, no stwierdziła, że to państwo nie należy do nas. Ono należy do takich kapitalistów jak Jack Ma, do twórców tego wielkiego Big Techu, do chińskich bogaczy. Trzeba zrobić z tym porządek. No więc co zrobiono? Uderzono w te Big Techy, tam miliardowe nawet kary. Jack Ma nawet przez pewien czas gdzieś tam spędził w odosobnieniu, zniknął, nie wiadomo co się z nim działo. To był jakby jeden element i drugi to był ten program powrotu do korzeni, bo właśnie, że to ta hierarchia prestiżu miała się zmienić. Na jej czele mają się znaleźć oddani sprawie rewolucjoniści i ma być właśnie powrót do korzeni, który nastąpi teraz w XXI wieku i to będą dwie duże różnice w stosunku do czasów Mao. Pierwsza to będzie taka, że Chiny są dzisiaj na bardzo wysokim poziomie, bo zaliczyły nieprzerwanie przez kilkadziesiąt, 40 lat właściwie nieprzerwanego wzrostu. Dopiero ten rok będzie, no zdaje się, najgorszym od lat 90. jeżeli chodzi o poziom wzrostu. Pamiętajmy, że to jest cały czas wzrost gospodarczy na poziomie 3%, ale jego dynamika wyraźnie spada, więc to są Chiny dużo bogatsze, dużo potężniejsze i to jest jakby jedna różnica, a druga to są nowoczesne technologie i zobaczymy, jaki tu będzie mariaż takiego programu politycznego, czy też powrotu do komunizmu, do korzeni, no z nowymi technologiami, nie wiem, inwigilacji, właśnie kontroli społecznej, no to jest mieszanka wybuchowa i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo Chiny to już nie jest ten zacofany maoistowski kraj, pamiętajmy, i w tej wojnie technologicznej mają też sporo atutów, bo mają pewnego rodzaju technologie, czy to przy elektrycznych samochodach, czy to w telekomunikacji, czy to w kosmosie, i będzie mariaż właśnie polityki z nowoczesnymi technologiami. Jaki to stworzy system, to pewnie przekonamy się w najbliższych latach. Pytanie, na ile on będzie atrakcyjny i konkurencyjny, a przede wszystkim na ile będzie atrakcyjny dla samych Chin. No i to będziemy obserwować na pewno. No tak, ale też ja dodam trochę złośliwie, że jeżeli by na poważnie chcieli Chińczycy wrócić do komunizmu, no to szybko powstrzymają sami bez pomocy Amerykanów swój wzrost gospodarczy i sporo to będzie bieda i dziadostwo i zapóźnienie cywilizacyjne. No zawsze tak to działa. No właśnie tak wszyscy mówią, przynajmniej w Polsce, ale pamiętajmy, że troszeczkę... Myślę, że dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że mamy inne doświadczenia historyczne i cywilizacyjne. Zamknięcie w Chinach nie zawsze i otwarcie też. Otwarcie, nie, mimo że to ostatnie, w tych ostatnich 400 latach ono bardzo dużo Chinom dało, ale nie zawsze było czymś pozytywnym. Nie zawsze było czymś pozytywnym. Raczej powiedziałbym, że Chińczycy mają traumę po XIX wieku, kiedy do tego otwarcia doszło i kontaktu z cywilizacją zachodnią, więc trochę inaczej mogą to oceniać. Różnie w historii Chin z tym bywało i zamknięcie nie zawsze było oceniane jako złe. Nawet można powiedzieć, że dla Chin to jest stan taki bardziej naturalny. I kiedy Chiny rozpoczęły mariaż socjalizmu z kapitalizmem, to też wszyscy mówili, że to się nie uda, że tego nie można połączyć, że prędzej czy później będą musiały być albo na powrót maoistowskie, albo zdecydować się na kapitalizm i demokrację liberalną, a ta hybryda jednak się udała. No przynajmniej się udała do 2022 roku. Się udawała, no a teraz mamy nawrót w stronę komunizmu. No i zobaczymy, jaki model zbudują i czy uda im się, bo tutaj znowu, no jak ma się udać nowy model społeczny, jeżeli będzie ograniczenie tempa wzrostu, tak? Będzie ograniczyć tempa wzrostu, gospodarka nie będzie priorytetem. No, jestem bardzo ciekawy. Podsumuję to w ten sposób. Xi Jinping albo obali siebie i swoją własną władzę, albo obali wszystkie nasze przekonania dotyczące tego, z czego bierze się dobrobyt i pomyślność społeczeństw. Więc albo, albo.
To też od razu, jak jesteśmy w klimatach albo-albo, to chciałem zapytać pana o jedną rzecz, która mnie też bardzo fascynuje, muszę powiedzieć. To znaczy nowoczesne technologie, a totalitaryzm. No bo rzeczywiście mówi się o tym, że tutaj zapowiada większą kontrolę społeczną, że wracała się do totalizmu, dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. I znowu są dwa poglądy. Pierwszy jest taki, że nowoczesne technologie umożliwiają wprowadzenie totalitaryzmu perfekcyjnego, no bo wszędzie będzie można człowieka podsłuchać i kontrolować każdy jego ruch. Trochę jak w Orwellu te teleekrany, pamięta pan, które były w każdym domu, nigdy nie gasły i cały czas miały na oku każdego obywatela i każdy był podsłuchiwany. Ale drugi pogląd jest dokładnie odwrotny, że powszechny dostęp do internetu, do nowoczesnych technologii każdego obywatela, a w Chinach to jest bardzo zaawansowane, wyklucza właśnie możliwość prowadzenia totalitaryzmu, no chociażby poprzez, nie można kontrolować informacji, ludzie mogą się porozumiewać ze sobą w nieograniczony sposób. No właśnie, jaki jest pana pogląd w tej sprawie? Który z obozów tym razem by pan poparł? Ja przede wszystkim chciałbym oddać hołd Orwellowi, bo to jest nieprawdopodobne, że on jako pisarz tak wiele był w stanie przewidzieć, pisząc swoje książki po II wojnie światowej, tak jak chociażby Folwark Zwierzęcy czy 1984. Natomiast tutaj stawia mnie pan przed wyborem albo-albo. No cóż, znaczy wydaje mi się, że nowoczesne technologie no, umożliwiają chyba absolutną jakby kontrolę czy inwigilację, czy zbieranie danych o nas. Pytanie tylko tutaj w XXI wieku pójdzie o to, kto będzie dysponentem tych danych, czy będzie państwo, czy będą to korporacje. I wydaje mi się, że na Zachodzie jednak zmierzamy w stronę modelu korporacyjnego, a Chiny zdecydowanie idą w stronę modelu państwowego. Tam nawet w czasie tego przemówienia Xi Jinping się wręcz przedstawił jako obrońca wolności do prywatności, ale do prywatności tam są te przecież też chińskie big techy atakowane o to, że one wykorzystują te dane do biznesu, jakby do swoich własnych celów, czyli do pomnażania zysku. I teraz dysponentem ma być tych danych państwo. Pamiętamy sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump został wykluczony przecież z mediów społecznościowych i tutaj jest wyraźna dominacja jednak big techów i firm, korporacji. No tyle, że korporacje wydaje mi się, że nie wtrącają ludzi do więzienia, nie walczą politycznie, no wykorzystują komercyjnie wiedzę o nas. Tu mogą mieć perfekcyjną wiedzę, mogą wiedzieć więcej o nas niż my sami, podejrzewam często, ale nie wykorzystują tego do walki politycznej. Natomiast państwo, no to jest inny zupełnie model, więc nie wiem, jakie będą definicje totalitaryzmu. Jestem sceptyczny co do tego, żeby dało się, chociaż jest przysłowie chińskie na to, że prawo jest silne, ale możliwości jego obejścia są zawsze 10 razy silniejsze, więc nie wiem, co wymyślą Polacy i Chińczycy, bo to jest jednak światowa awangarda w omijaniu różnego rodzaju przepisów, procedur. Tu akurat jesteśmy z Chińczykami bardzo, bardzo podobni. No i zobaczymy. Natomiast będzie wybór. Albo państwo ma być dysponentem tych danych, albo korporacje. I jestem ciekaw, co myślą widzowie historii realnej. Komu woleliby te dane przekazywać, bo to będą zupełnie inne modele społeczne i w ramach tych modeli będą zupełnie inne rzeczy możliwe. Dobrze, w tej chwili robię w takim razie sondę wśród widzów obecnych na czacie i zobaczymy, jak zdecydują nasi widzowie, których przy okazji pozdrawiam. Dobrze, to w takim razie ja też z dwojga złego to powiem, że już chyba wolałbym korporacje niż państwo, żeby one miały większą wiedzę ode mnie, chociaż najchętniej bym w ogóle był anonimowy, ale wiem, że w dzisiejszym świecie to jest niemożliwe. Ja myślę, że nie chcę sugerować tych wyników, jaki będzie ten wynik badań, ale Polacy nie ufają państwu. Mamy inne tradycje niż społeczeństwa Azji Wschodniej, bo chyba tak na dobrą sprawę, tutaj jest pan historykiem, więc może mi pan pomóc. Chyba nigdy nie zbudowaliśmy jakiegoś państwa, które by się cieszyło powszechnym autorytetem. Historia Polski to jest ciągła walka z władzą królewską, walka o właśnie swobodę, wyswobodzenie się z tej władzy państwowej, więc no. Pytanie jest tylko takie, czy mamy korporacje, bo to też jest no inna kwestia, inne pytanie na XXI wiek, no ale to już musielibyśmy zrobić tutaj drugą, trzecią i czwartą ankietę pewnie. Tak jest, tak jest. Dobrze, wróćmy do Chin i wewnętrzne sprawy. COVID stop,
To jest jedno z haseł przewodniczącego, które się tam pojawiło. I mnie zawsze fascynują Chiny od strony cyfr. I gdzieś przewinęła mi się taka informacja, nie wiem czy nie na pańskim Twitterze, może na któregoś innego z naszych sinologów, który napisał, że wprowadzono drobny lockdown właśnie teraz w Chinach. 36 miast i 300 milionów ludzi zamkniętych w domach. Co? I to też pokazuje, z czym mamy do czynienia, z jakim molochem i kolosem, ale proszę powiedzieć, rzeczywiście jest taki problem teraz z jakąś, nie wiem, już chyba już 8. czy 9. falą tego koronawirusa w Chinach? Tak, i myślę, że trochę role się tutaj odwróciły, bo tu chciałbym wspomnieć o kilku rzeczach związanych z COVID-em. Pierwsza jest taka, że przez jakieś półtora roku, może nawet dwa lata, myślę, że do Igrzysk Olimpijskich, zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Chińczycy byli dumni ze swojego modelu walki z koronawirusem. Znaczy oni uważali, że to jest model skuteczniejszy, że oni mają ten wirus pod kontrolą. I jakby w przeciwieństwie do Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo wielu ludzi umarło, gdzie mieliśmy do czynienia z chaosem, nikt też do końca tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje, jak z tym zjawiskiem sobie radzić. Każdy miał zresztą własną opinię na ten temat. I Chińczycy na tym tle prezentowali się dobrze, bo robili punktowe lockdowny, to znaczy nie wyłączali całego kraju, tak jak to działo się w niektórych krajach europejskich, tylko potrafili namierzyć wirusa i zamknąć w lockdownie jakąś miejscowość, nawet jeżeli to miało kilkanaście milionów, no to ponad miliard ludzi sobie tam swobodnie funkcjonował. Ale potem okazało się, że wirus zmutował i ta strategia zero COVID no już dzisiaj taka skuteczna nie jest, bo to oznacza się, tak jak pan powiedział, że czasami trzeba zamknąć 300 milionów ludzi, bo Omikron się dużo jest dużo bardziej zaraźliwy i bardziej się rozprzestrzenia. I ta strategia chyba nie jest do końca efektywna, a na pewno nie jest dobra dla gospodarki. I to mówią sami Chińczycy. Coraz więcej jest takich słów, nie tylko ze strony społeczeństwa, ale także przedstawicieli elit chińskich, że ma to zły wpływ na gospodarkę. Ale tu Xi Jinping odpowiada, że teraz nie gospodarka jest najważniejsza, tylko najważniejsze jest bezpieczeństwo. Czyli znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że zmieniły się priorytety i nie gospodarka jest najważniejsza, ale tam armia, wojskowość, kontrola i tak dalej. No i to jest jakby jedna rzecz dotycząca COVID-u. Druga jest taka, że wydaje się, że teraz nie wiadomo co zrobić, no bo jeżeli doszłoby do jakiegoś rozluźnienia, to być może mielibyśmy falę zachorowań w Chinach. I teraz społeczeństwo, które już kupiło tą jakby to wytłumaczenie, że panujemy nad tym wirusem, teraz gdyby wszyscy zaczęli chorować, to znaczy przede wszystkim, no znamy to z ostatnich dwóch lat w Polsce i w Europie, olbrzymi problem dla ochrony zdrowia, który w Chinach no, nie wygląda najlepiej w niektórych obszarach i przede wszystkim społeczeństwo, które by trudno byłoby im teraz wytłumaczyć, dlaczego chorują i część umiera. Tak? I tu Xi Jinping też mówi, że dla nas najważniejsze jest tam zdrowie, nie gospodarka, tylko że są rzeczy ważniejsze niż właśnie zysk, że to nie są Chiny Denga, że tylko zysk, robienie kasy, gospodarka, wskaźniki, tylko że inne rzeczy są ważne. Byłoby bardzo trudne dla władz, no to byłaby utrata twarzy, teraz wytłumaczyć, dlaczego to rozluźniamy i dopuszczamy te liczne zachorowania. Nawet przy łagodniejszej mutacji, chociaż nie wiadomo, czy to akurat była ta łagodna mutacja, może byłaby jakoś ta ostrzejsza. I to wydaje mi się, że tu jest też pewnego rodzaju dylematem. I trzecia, ostatnia rzecz, no to taka polityka zero COVID pozwala realizować politykę czy wizję Xi Jinpinga, która jest wizją selektywnego zamknięcia. To się mówi w Chinach o podwójnej cyrkulacji, to znaczy koncentrujemy się na sobie, zamykamy się do wewnątrz, a z zewnątrz dopuszczamy to, co jest nam na rękę, co chcemy, co jest dla nas korzystne. I teraz można robić lockdowny, wpływając na przykład na światowe łańcuchy dostaw, bo pamiętajmy, że Chiny bardzo dużo produkują. Rosja nam dostarcza energię, a Chiny dostarczają nam wiele dóbr, które są tam produkowane. I teraz poprzez ograniczenia covidowe Chiny mogą kształtować tą politykę w jakiś sposób, tak? W taki sposób, jaki będzie to, one uznają to za dla nich korzystne, więc no to myślę, że jest tą przyczyną, dla której Xi Jinping pochwalił politykę zero COVID i powiedział, że Chiny będą przy niej obstawać. To jest taka zapowiedź z jego przemówienia.
No, dla mnie to, jak oglądałem te obrazki z tego, jak Chińczycy walczyli z COVID-em, to zawsze to dla mnie było jakieś takie odpychające z powodu jakiejś takiej niesamowitej pogardy dla tych ludzi, którzy byli chorzy lub podejrzewani o to, że są chorzy. Widział pan jakieś całe dzielnice zamykane, jakieś wojsko, jakieś po prostu całe oddziały w jakichś maskach gazowych, ludzie na siłę ładowani do jakichś samochodów. To wszystko było jakieś takie właśnie totalitarne, nie? No, znaczy, no, na pewno te wszystkie obrazki, które gdzieś tam do nas docierały, no to one były mrożące krew w żyłach, no ale nie jestem, ani nie siedzę w głowie Xi Jinpinga, ani też nie jestem jego adwokatem, ale mogę panu i państwu powiedzieć, co on by odpowiedział na to, że najważniejsze jest zdrowie całego społeczeństwa. No to, że ktoś tam będzie musiał, że jest jakby najważniejszy jest kolektyw, najważniejsza jest grupa, najważniejsze jest zdrowie ludzi, tak? To jest ideologia sanitaryzmu, która w polskiej kulturze indywidualistycznej jest zwalczana, bo tu każdy sam decyduje i podejmuje decyzję, czy chce być w domu, czy nie chce być w domu. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest Azja i tam jest prymat kolektywny. To oczywiście są różne warianty, ale i nawet na Tajwanie również była bardzo silna, restrykcyjna kwarantanna. Pamiętajmy o tym, to również przy wjeździe tam trzeba było ponad tydzień, czy tam 2 tygodnie siedzieć w hotelu, a Japonia dopiero teraz zniosła ograniczenia dla turystów indywidualnych. Zdaje się w zeszły poniedziałek, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc no różnie było w tych, najbardziej tutaj była liberalna chyba Korea, ale ona monitorowała poprzez nowe technologie jakby każdy ruch tutaj wirusa. Więc inne jest podejście po prostu w Azji, ale to chińskie rzeczywiście było no bardzo, bardzo ostre i ono no jakoś tak współgrało z tym naszym wyobrażeniem takiej komuny i totalnego właśnie totalitaryzmu. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Cały czas w Azji jeszcze maseczki będziemy mogli zobaczyć. Podobno w niektórych krajach europejskich, takich jak Austria, też na przykład ludzie chodzą jeszcze w maseczkach i bardzo się pandemią przejmują, no ale libertariańska, republikańska, wolnościowa Polska już z 24 lutego chyba zapomniała o pandemii, mam takie wrażenie. Nie, ale tak już abstrahując od pandemii, no to w ogóle podejście indywidualistyczne, jak pan fajnie to ujął, jest mi dużo bliższe niż kolektywne. I dodajmy też, że Azja Azją, ale i w Europie zdarzały się państwa, które właśnie kolektywną stronę szły w XX wieku. Ale okej, to jak już jesteśmy przy tych sprawach zdrowotnych, społecznych, proszę powiedzieć, jak wygląda teraz sprawa z polityką jednego dziecka w Chinach? Można już mieć dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci w Chinach? Jak to jest? No tak, od bardzo dawna już można mieć dwójkę dzieci, nawet można powiedzieć, że są specjalne zachęty do tego i sam chyba Xi Jinping namawiał funkcjonariuszy partyjnych, żeby oni dawali przykład i żeby tych budowali szczęśliwe rodziny składające się z więcej niż dwójki dzieci. No problem tylko polega na tym, że Chiny się wzbogaciły i zaczęły przejawiać cechy wszystkich społeczeństw azjatyckich, które się wzbogaciły. To znaczy, no nawet chociaż jeżeli spojrzę na Tajwan, przede wszystkim Koreę, Japonię też, to tam po prostu kobiety nie chcą rodzić dzieci. I w momencie, w którym zniesiono te ograniczenia, to okazało się, że nie ma chętnych. W przypadku Chin, znaczy to jest kilka czynników. Pierwszy no to jest taki, że kobiety, dziewczyny no raczej chcą dużo też zarabiać, tak? Chcą robić karierę, chcą zdobywać wysoką pozycję społeczną i to się w tym społeczeństwie kobietom udaje. Xi Jinping to uznaje za rodzaj może pewnego rodzaju dekadencji czy tej burżuazyjnej spuścizny Deng Xiaopinga, ale na razie tych kobiet od tego się nie udaje odwrócić. Zwłaszcza też, że jest bardzo dużo mężczyzn, którzy pozostają bez partnerek. Jest przewaga mężczyzn, tak? To jest też spuścizna tej polityki jednego dziecka, bo często te aborcje też były selektywne w ostatnich kilkudziesięciu latach i usuwano płody żeńskie, zostawiano męskie. W tradycji chińskiej mężczyzna jest kontynuatorem rodu. I teraz ci, co zostali, to są często biedni chłopi, no nie dysponujący jakąś wysoką pozycją społeczną. Ich w ogóle nie da się połączyć z tymi kobietami z dużych miast, które są niezależne, zarabiają dużo pieniędzy, mają wysoką pozycję społeczną i to zaczyna być duży problem. No, Xi Jinping chce zbudować społeczeństwo tradycyjne w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Zobaczymy, jak mu się to uda. Tutaj liberalizm taki w rozumieniu zachodnim. Tylko tak, że wejdę słowo. Ale czy Chiny się kurczą?
demograficznie? No kłócą się. One mają zupełnie inne problemy niż Indie, bo Indie mają bardzo dużo młodej populacji i nie wiedzą, co z tą populacją, jak zaktywizować tych wielu młodych ludzi. Już chyba są numerem jeden, jeśli chodzi o liczby bezwzględne dotyczące populacji. A Chiny nie tyle się kurczą, co się starzeją. I to będzie ciekawe, w jaki sposób dokonać automatyzacji, sztucznej inteligencji właśnie, jak wykorzystać nowe technologie, które zniwelują tą stratę demograficzną, tak? Bo to będzie bardzo ciekawe. Pamiętajmy, że Chinami jednak cały czas rządzą inżynierowie i oni będą starali się ten problem pewnie w ten sposób rozwiązywać. Czyli tak zaprojektować społeczeństwo, żeby te maszyny zastąpiły pracę człowieka, no bo mamy, bo gdyby o tym decydowała demografia, no to wtedy wystarczyłoby usiąść po prostu przy stole, porównać w Excelu, kto ma większą populację, tam Bangladesz, Indie, wiele innych krajów globalnego południa i te kraje by dominowały, no to nie jest takie proste. Natomiast przy starzejącym się społeczeństwie, widzimy to w Japonii, ciekawie jak będzie w Korei, trochę w Niemczech to widzimy, no nie jest to takie proste, bo można ściągnąć oczywiście migrantów, ale oni nie zawsze się dobrze, ja myślę, że Chiny się na tą opcję nie zdecydują, mimo że mają ASEAN niedaleko i bardzo dużo jest tam młodej populacji w tych krajach i będzie to pewnie jakaś forma zniwelowania tych strat demograficznych nowymi technologiami. No ale to wszystko jeszcze przed nami. Ja bym tego nie przesądzał, uważnie bym to obserwował, bo będą pewne trendy na pewno szły z tamtego regionu, właśnie wykorzystanie technologii. Ja wiem, że pan jest przerażony jako zwolennik zachodniego indywidualizmu. Przeraża pewnie nas takie podejście do społeczeństwa w sposób właśnie projektu inżynierskiego, ale to nie zwalnia nas z obowiązku śledzenia i analizowania tego, nawet jeśli nam się to nie podoba. To ilu teraz jest Chińczyków? No 1,4 miliarda, około 1,4 miliarda, jeżeli możemy tak bezkrytycznie przyjmować te dane dotyczące ostatniego spisu ludności. To jest mniej więcej ta skala. Myślę, że tu się niedużo pomyliłem. No to nadal kupa ludu. No tak. Ile razy więcej? 40 razy tyle, co? No 30 kilka razy tyle, prawie 40 razy tyle niż Polska. No dobrze, to jak już wywołał pan Indię, to tylko krótkie takie pytanie, bo jest sytuacja, w której no właśnie już Indie przegoniły, jeżeli chodzi o populację, Chiny. Indie prowadzą bardzo ciekawą politykę teraz, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, tak balansując trochę między dwoma stronami, robiąc interesy. Myśli pan, że w przyszłości, no nie teraz oczywiście, ale że nie wiem, za lat 10, 15, 20 one mogą też włączyć się do tej wielkiej rywalizacji mocarstw jak równy z równym, czy zawsze będą trochę takim krajem dużym, ale jednak trzeciego świata? No myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że już teraz widzimy wyraźny awans tego państwa cywilizacji, jakim są Indie, bo one umiejętnie gdzieś tutaj balansując i prezentując ten ruch węża, korzystają na tej wojnie na Ukrainie. Wydaje mi się, że Indie widzą siebie jako jedno z tych wzgórz światowej geopolityki w przyszłości, że to będzie kilka światowych mocarstw. Nie wiadomo jeszcze, czy na to wzgórze wejdzie Rosja, bo na razie znalazła się chyba w dolinie, gdzieś tam na polach bitewnych Ukrainy, ale że pewnie takim wzgórzem będą Indie, będą Chiny, może będzie Turcja, może będzie to Korea Południowa, też na pewno Japonia w jakiś sposób. No oczywiście Stany Zjednoczone jako to miasto na wzgórzu zbudowane przez Purytanów takim pozostaną. Chyba Unia Europejska też taki status globalny zachowa. Jakoś chyba nam trudno też sobie wyobrazić, żeby Unia Europejska nie była globalnym graczem, ani poszczególni też członkowie z Europy Zachodniej. No pytanie jest, czy Rosja też będzie jednym z tych wzgórz. Wydaje mi się, że Indie widzą to jako... postrzegają tą politykę międzynarodową jako możliwość zaistnienia multipolarnego porządku i chcą być jednym z tych wzgórz. Na tym subkontynencie indyjskim też siedzieć na takim wzgórzu i samemu decydować, co chcą dopuścić, a co im się nie podoba. Dobrze, to trzy ostatnie już króciutkie pytania. Pierwsze, Polska. Słonia sprawa polska. Zawsze to musi być w naszych programach. Myślałem, że będziemy o tygrysach mówić, a pan zaproponował słonia.
Tym razem czyli co, odchodzimy też od Polski jako tygrysa Europy. Tak, no ale też nie sugerujemy, że Polska jest słoniem Europy, ale jeżeli chodzi o to, no to oczywiście pas i szlak. Dużo się mówiło, wywoływało to w Polsce wielkie emocje, to znaczy, że nasze położenie geopolityczne tym razem może oznaczać dla nas plus, a nie minus, czyli że przez Polskę będzie przechodziła jedna z nitek tego wielkiego szlaku transportowego chińskich produktów do zachodniej Europy. Teraz nasila się ta rywalizacja, czy też wojna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Polska ewidentnie gra w amerykańskiej drużynie. Czy to oznacza, że już możemy się pożegnać z miliardami zysków z chińskiego pasa i szlaku? Znaczy właśnie, no to jest ciekawe pytanie, jak to wszystko się ułoży, jeżeli chodzi o pas i szlak, bo tu jest w ogóle wiele ciekawych elementów, nie tylko co do pasa i szlaku, ale w ogóle chociażby nawet i współpracy z Arabią Saudyjską w niektórych projektach energetycznych, no, które jak wiemy Polska też tutaj jest bardzo chętna do tego, o tym ostatnio mówił Jacek Sasin i to bezpośrednio po wypowiedziach Joe Bidena, który nawoływał do retorsji wobec Arabii Saudyjskiej, ale to jest może ta część energetyczna i to zostawmy. Natomiast co do samego pasa i szlaku, tutaj chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że on dalej funkcjonuje. Mamy spadki na tych trasach Pacyfik Europa. Nie chcę tutaj, tu są dane, różnego rodzaju dane, które mówią o tym, że to spadło od 8 do 20%. No a w każdym razie, nie spierając się może tutaj już o szczegóły i o te liczby, chociaż wiem, że pan jest wielkim fanem liczb, to możemy powiedzieć, że ten szlak funkcjonuje i wygląda na to, że będzie funkcjonować, ale dwa kraje są kluczowe. Jeden z nich to jest Białoruś. Pytanie jest, czy ten kraj pójdzie w otwarty konflikt i po prostu dołączy do Władimira Putina w tym konflikcie na Ukrainie, albo czy w ogóle Białoruś zostanie w jakiś sposób zdestabilizowana i czy tam dojdzie do jakiejś eskalacji tego konfliktu wojennego. A druga kwestia, no to są Niemcy, tak? Niemcy, które również na tym szlaku korzystają głównie, bo to tak naprawdę centrum są Niemcy, a nie Polska, tak? Centrum jest Duisburg, centrum jest Hamburg. To już po 10 latach tego jedwabnego szlaku możemy sobie powiedzieć, że to nie Polska jest tym hubem, tak jak to żeśmy sobie obiecywali, tylko Niemcy. I teraz one będą również starały się decydować o tym, jak to będzie dalej, bo w ich interesie jest to, pan wspomniał o produktach chińskich, ale Niemcy też dużo eksportują do Azji. No i myślę, że te dwa kraje będą decydujące, chociaż oczywiście Polska też jest bardzo ważna, ale bardzo ważna również jest i Białoruś, i Niemcy i to zdecyduje o tym, jak ten szlak będzie funkcjonował. Na razie on notuje spadki, to nie jest business as usual, ale z drugiej strony on cały czas się utrzymuje. No dobrze, ale zaraz, to tylko dopytam o jedną rzecz, ale czy to nie jest tak, że w tutaj też jest jakaś wewnętrzna rozgrywka i że w pewnym sensie, no właśnie, szanse czy zagrożenie, ale że na własne życzenie straciliśmy część tego potencjału. Jeden przykład, miał być wielki hub przeładunkowy w Łodzi czy pod Łodzią, politycy, nie wiem, to podobno Macierewicz to zablokował, bo Chińczycy. Głośno było o możliwościach olbrzymich inwestycji w porty polskie nad Bałtyku chińskich. Też wokół tego wielka wrzawa, że strasznie Chińczycy przejmują polskie porty i nie ma co ukrywać, że Amerykanie delikatnie mówiąc naciskali na naszych, żeby tego typu rzeczy blokować. No ja może nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Myślę, że no nie wiem, no jest potrzebna jakaś przede wszystkim decyzja, jakaś wizja tego, jak te relacje miałyby wyglądać. Wydaje mi się, że nie wiemy, które tutaj inwestycje są korzystne, które są niekorzystne, w jakich branżach, w jakich dziedzinach. Bardzo dużo tych inwestycji ostatnio też przeszło na Węgry, tak? Tutaj Węgry akurat mają jasną wizję i nie mają takiego dylematu. Inna sprawa, czy to się Węgrom akurat opłaci, tak? Ale ta wizja jest jasna i klarowna. Natomiast w Polsce było dużo jednak pospolityki, dużo opowieści, takich właśnie chwytliwych narracji.
No i sprawa, powiedzmy, że się rozwiązała w ten sposób, że tym hubem są Niemcy, które zresztą też, umówmy się, mogą te pociągi załadować w drugą stronę, bo dysponują pewnego rodzaju towarami czy wysoko przetworzoną produkcją, którą mogą w tamtą stronę wysyłać, a to jest też potrzebne do tego, żeby te huby zaistniały. Nie wiem, wydaje mi się, panie redaktorze, że powinien pan zaprosić kogoś z przedstawicieli elit politycznych III RP, czy w ogóle 30-lecia międzywojennego, żeby on już nie na takim polskim zwyczaju stwierdził, że za albo przeciw, tak albo nie, ten obóz albo inny, tylko powiedział, do którego momentu nam się to opłaca, a kiedy nam się to nie opłaca, gdzie jest ta granica. Albo to zdecydowanie odrzucił, no ja nie wiem, no mam wrażenie, że myśmy... I tego zdecydowanie nie odrzucali. I są pewnego rodzaju posunięcia, bo już nie będę teraz o nich mówił, bo kończymy naszą rozmowę, które wskazują na to, że w niektórych sprawach, nie wiem, czy to w energetyce, czy gdzieś, no nawet i są chińskie koncerny, które wygrywają cały czas przetargi w Polsce, więc no jak to jest w końcu z tym podziałem świata, z tą zimną wojną na ten obóz dobra i zła, skoro on się zaciera w praktyce biznesowej, no ale kwestia jedwabnego szlaku, no to tutaj już po prostu dużo się wydarzyło i to już teraz na pewno nie jest priorytetem dla Polski, tak jak priorytetem też nie są te inwestycje chińskie, które w dużej mierze lądują na Węgrzech. No a jak będzie dalej, no to zobaczymy. Tutaj Niemcy i Węgrzy i Niemcy mają bardzo dużo do powiedzenia. Tak, i Węgrzy i Niemcy wobec Europy, to... Tak jest, tak jest. No w każdym razie puenta jest taka, że Niemcy i Węgrzy zarabiają, a ja bym chciał, żebyśmy my zarabiali i my się bogacili i żeby wreszcie to nasze położenie geopolityczne nam coś pozytywnego dało, ale jak rozumiem siła wyższa. Jak no ale wtedy musielibyśmy być Niemcami. Ale wtedy musielibyśmy być Niemcami albo przynajmniej prowadzić taką politykę jak oni. No i tu znowu otwieramy kolejną dyskusję, czy jesteśmy Niemcami, tak czy jest. Możemy być Niemcami, czy jesteśmy i będziemy... No, w innym części świata Europy i będziemy prowadzić inną politykę. No ale to już... Tak jest. A pan zadaje czy pytania w tym programie, więc ja już nie chcę tu wychodzić z roli. Dobrze, czyli będziemy sarmatami. Ja proponuję inną dyskusję na ten temat zorganizować. Krótki komentarz do informacji sprzed chwili. Chiny zablokowały eksport gazu. Jakieś tankowce chińskie nie popłyną tej zimy do Europy z gazem. To jakby ktoś chciał zrobić przyjemność Putinowi. No właśnie, bo do tej pory Chiny zarabiały na tym gazie, dokładały tam swoją marżę. No może uznały, że tego gazu będą same bardziej potrzebować. Na pewno nie jest to dobra wiadomość dla Europy, bo będziemy się zmagać z tym, zobaczymy z jakim skutkiem przez najbliższe miesiące, więc ten gaz nawet droższy z Chin na pewno by się przydał, no ale z jakichś powodów taką decyzję Chiny podjęły, które mogą być korzystne chyba bardziej rzeczywiście dla Rosji niż dla Europy. Dobrze, była dzisiaj ideologia, była geopolityka, była trochę wojska, był słoń, to teraz na koniec turystyka. Marzę o tym, żeby pojechać do Chin, zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda i bardzo pana proszę o krótką radę, jechać czy nie jechać, co pan radzi widzom historii realnej, jak jechać, to do której części? A to nie, to w ogóle pan teraz nie pojedzie do Chin, także nie będę nawet pana zachęcał. Chociaż sam byłem wielkim fanem podróżowania w ogóle po Azji i po tym kraju. Mogę wzorem japońskiego ambasadora, który w Białymstoku ogłosił tę decyzję na takim bardzo ważnym forum, gdzie wystąpiło 4 ambasadorów krajów azjatyckich w Białymstoku. To w ogóle niesamowite, że takie rzeczy odbywają się w Polsce, ale mamy 16 województw, więc czasami ten impuls do bardzo ciekawych decyzji może wyjść od jednego z nich i on zachęcał do odwiedzenia Japonii. Tu są dwie rzeczy, które na tym przemawiają. Po pierwsze, Japonia jest dzisiaj dużo tańsza. To był zawsze bardzo drogi kraj, a dzisiaj jest dużo tańsza, a po drugie no już zniosła te obostrzenia dla turystów indywidualnych. Więc jeżeli mogę komuś polecić wizytę w jakimś azjatyckim kraju, no to w Japonii, oczywiście też w Korei, w wielu innych krajach. Do Chin musiałby pan odbyć przymusową kwarantannę, dostać specjalne zaproszenie. Na razie dzisiaj to nie jest kraj, do którego można tak swobodnie podróżować. Więc natomiast jak kiedyś zostaną te obostrzenia zniesione, no to tam jest wiele ciekawego. Myślę, że pan jako historyk to już w ogóle by się pan tam absolutnie nie nudził, ani żadnego dnia.
No dobrze, a kuchnia jaka jest lepsza, chińska czy japońska? No to, a co pan lubi, niech pan powie, jakie smaki? Słodko, kwaśno? Właśnie azjatyckie, tak, słodko, kwaśne. Ja mogę powiedzieć, że ja lubię japońskie zupy ramen, to są takie buliony z kluskami i one mi bardzo smakują, natomiast jeśli chodzi o kuchnię chińską, to lubię coś, co się nazywa jiachan cai, to jest taka kuchnia domowa. To są takie dania domowe nawet chińskie, już nawet nie te bardzo wyszukane z tymi krabami, krewetkami, tylko na przykład kurczak gumbao, no to aż może nie wypada mi mówić, bo to są tak pospolite dania w Chinach, ale na przykład albo wołowina na gorącym półmisku. Nawet niektóre odmiany tej kuchni chińskiej to widzimy w wietnamskich restauracjach w Polsce. Takich nawet, nie wiem, przyosiedlowych czy takich zwyczajnych restauracjach prowadzonych przez naszych Wietnamczyków, to dużo tej kuchni także mamy w Polsce. No oczywiście trochę to jest wszystko inaczej przyrządzane na gust takiego no, osiedlowego Polaka, powiedziałbym trochę, więc te smaki są takie mniej wyraziste, mniej pikantne niż to bywa w Azji, ale gdzieś powiedzmy, że łapiemy jakiś kontakt z tamtejszymi tradycjami kulinarnymi. Nawet bardziej niż nam się to wydaje. Drodzy Państwo, moim gościem był Radosław Pyfel. Będę się upierał, że ekspert. Bardzo Panu dziękuję. A ja jeszcze chciałem polecić książkę Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, jeśli Pan pozwoli, bo to jest książka już o charakterze historycznym. Prawdę mówiąc, opisuje te dawne Chiny jeszcze sprzed ery Xi Jinpinga. Jeśli zainteresowała Państwa ta dyskusja, nie, może znajdzie się w księgarni Piotra Zychowicza. Jeżeli tam się znajdą jeszcze jakieś inne książki poza dziełami Piotra Zychowicza, to gorąco polecam. Pracujemy nad tym, pracujemy. Na razie polecam Państwu książkę naszego sympatycznego gościa. Obserwujemy sytuację w Chinach i na pewno jeszcze nie raz zobaczymy się na antenie Historii Realnej. Bardzo Panu dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I dziękuję też naszym widzom. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i wszystkie inne, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Dzięki Wam powstają nasze materiały i możemy zachować niezależność. Historiarealna.pl to jest ta księgarnia, o której nasz gość mówił, gdzie są na razie moje książki, ale pracujemy nad... Wpychał się kolejnymi... ze swoimi książkami do tej księgarni. Tak, ale bardzo miło, nie będę samotny. Kubki, koszulki Ready is Bad, inne fajne gadżety Historii Realnej. Kciuki, to jest już ostatni punkt programu. Zarys, fundacja, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę, to jest ta pomoc, która jest naprawdę najbardziej teraz potrzebna. Legmi, księgarnia internetowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I ostatni już kciuk, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam, więc polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.